Gdynia, Emilcin, a także Jarno Tuwek. Dzisiaj zrobię przegląd trzech praktycznie miejscowości i miejscowości, w których wystąpiło Ufo. Zjawisko nadprzyrodzone. Czy rzeczywiście Ufo tam było, zrobiłem taką analizę, komentarz razem z wami, bo jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie, piszcie w komentarzach o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze wzywon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj zrobię takie podsumowanie, jeśli chodzi o zjawiska UFO w w Polsce można powiedzieć takie tutaj obserwacje tak UFO w Polsce skupię się na trzech miejscowościach to jest Gdynia, Emilcie i chociaż tych miejscowości czy tych obserwacji było zdecydowanie więcej natomiast myślę że to jest ciekawe bo tak naprawdę to będą trzy e, miejscowości. I trzy zdarzenia na przestrzeni kilkudziesięciu lat, praktycznie co 30 lat, co 25 lat jedno zdarzenie. A więc nie trzy zdarzenia w ciągu krótkiego czasu, tylko jedno z 59 roku w Gdyni, Emilcin to jest 78 rok i 2009 rok Jarnoł Tuwek. Oczywiście będę bazował na informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedii, ale też dopowiem informacje od siebie, swój także komentarz. Eee, natomiast tak, obserwacje UFO w Polsce do mnie ma Obserwacje pozaziemskich obiektów latających, do których miało dojść na terenie Polski. Najliczniejsze obserwacje UFO w Polsce miały miejsce w lutym 78 roku, gdy na obszarze zachodniej Polski, od Głogowa po Szczecin, widziano jednocześnie wiele długo pozostających nieruchomo obiektów w kształcie podobnym do sterowców Cepelina. Obiekty w rejonie Zielonej Gór i Krosna Odrzeńskiego według wczesnych publikacji Gazety Lubuskiej. Powołujących się na relacji kilkudziesięciu świadków, pozostawały w jednym punkcie nieba nieruchomo ponad godzinę, aby następnie bardzo szybko odlecieć. Na obszerni tamte wydarzenia opisał Lucjan Znicz w ówczesnym tygodniku Fakty w cyklu artykułów pod tytułem Goście z kosmosu. I tu warto się zatrzymać, bo to jest wszystko fajnie właśnie opisane, podane z, tutaj Wikipedia właśnie podaje Gazetę Lubuską, konkretnie numery nawet 43, numer z 1978 roku, numer 44 z 1978 rok, więc rzeczywiście dla bardzo Badaczy, dla ludzi, którzy są zainteresowani kwestiami UFO, można to sprawdzić, można po prostu te artykuły przeczytać, te relacje, tak? Natomiast tak, w latach 80. XX wieku meldunki pilotów samolotów wojskowych na temat e, obserwowania UFO gromadził szef Służby Ruchu Lotniczego Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju, pułkownik Ryszard Grundman, zbiór raportów, jakie zebrał, nazywany jesteczką teczką Grundmana. Natomiast Fundacja Nautilus zajmująca się badaniem zjawisk niewyjaśnionych gromadzi fotografie UFO oraz spisuje relacje naocznych świadków przylotu niezidentyfikowanych obiektów latających. No ale myślę, że tutaj Fundacja Nautilus nie ma co przybliżać ludziom, tak, bo chyba wszyscy wiedzą o tym, że jeżeli chodzi o kwestie UFO, to Fundacja Nautilus, tak, tutaj ma największą bibliografię, informacje pełne i tak dalej, a przede wszystkim tutaj też Robert Bernatowicz, tak, który tam jest jednym z założycieli, tak, czy te właśnie tej właśnie fundacji. Natomiast, no to jest oczywista sprawa, tak, że tam jest największe po prostu jakby archiwum, jeśli chodzi o te zjawiska nadprzyrodzone. Ja bym powiedział, powiedział nie tylko w Polsce, ale też w różnych miejscach na świecie. Nie wiem, czy naj, największe archiwum na świecie, ale nie tylko tam są przypadki z Polski, ale też spoza Polski. No i mamy te trzy przypadki. Pierwszy przypadek z 21 stycznia 1959 roku z Gdyni. Drugi przypadek z 10 maja 1978 roku Emicina. I trzeci przypadek z 19 stycznia 2009 roku z Jarnutówka. Może zacznijmy od tego najświeższego, bo z 2009 roku z Jarnutówka. 19 stycznia 2009 roku około godziny pierwszej w nocy UFO zostało zaobserwowane przez mieszkańców wsi Jarnu. Koło prudnika lokalny biznesmen Adam Maksymów wyszedł z domu w celu podłączenia do prądu akumulatora samochodu. Po wyjęciu akumulatora usłyszał huk, jakby ktoś odpalał rakiety, i buczenie, jakby ktoś zamknął rój pszczół w słoiku. Tak brzmi dokładny cytat z jego wypowiedzi, eee, dochodzące z łąki za pobliskich drzew. Huk powtarzał się w odstępach 2 do trzech minut. Maksymów myślał, że doszło do awarii w pobliskiej kopalni, lub że samolot pionowego startu i lądowania Harrier miał awarię i wlądował na łące. Obudził żonę, żeby razem z nim obserwować, co się dzieje. Po chwili niebo rozbłysło potężnym światłem. Zrobiło się tak jasno, że widać było każdą gałązkę na bezlistnych drzewach. Wtedy nad drzewami uniósł się na kilkadziesiąt metrów ciemny obiekt, który u dołu miał trójkątny jasno-niebieski snop światła. To jest bardzo ważne, że on tak powiedział, tak? Tutaj jest cytat z jego wypowiedzi: trójkątny jasno-niebieski snop światła. Po czym zniknął z prędkością, jakiej nie, można osią nie, mo nie może osiągnąć żadna ziemska maszyna. Obserwacja maksymowa trwała 6-7 sekund. Henryk Darowski wychodząc na dwór pod drzewo zobaczył nad lasem wielki talerz świecący pięknym, pięknymi kolorami, który zakołysał się lekko nad drzewami przechylił i piorunem odleciał w niebo. Olbrzymi huk słyszał Grzegorz Kukułka, który wyglądał przez okno po tym, jak na całej ulicy zgasło światło. Według relacji Danuty Diakowskiej, pracownicy ośrodka wypoczynkowego w Jarnotówku, około pierwszej w nocy zerwał się ni stąd, ni z owąd bardzo silny wiatr, który ucichł po kilku minutach. Czyli widzimy tutaj mamy te relacje, praktycznie kilku osób, podane z imienia, nazwiska, tak? To nie tylko relacje jednej osoby, czy też dwóch osób, ale kilku osób, które były w różnych miejscach w tej miejscowości, tak? I to zauważyły. Janusz Zagórski, który rozmawiał z Maksymowem i zrobił wizję lokalną w Jarnotówku, uznał jego relację za wiarygodną. Tego samego dnia, kilka godzin po wydarzeniach w Jarnotówku, UFO zostało zarejestrowane na radarach lotnisk w Niemczech. Było również e, widziane na radarach w Czechach między Pilznym i Klatowy. O wydarzeniach w Jarnotówku pisały m.in. media japońskie, australijskie, nowezelandzkie, peruwiańskie i amerykańskie. E, to też jest ciekawa sprawa, tak. E, jakby w tamtym czasie nawet to, to, ta sytuacja nie była aż tak popularna w Polsce, jak e, media właśnie się o tej sprawie rozpisywały w, w, na całym świecie, tak. W okolicach porudnika stosunkowo często dochodziło do rzekomych obserwacji UFO. Miało do nich dojść m.in. na drodze z porudnika do Opola, pod Głogówkiem i w Dytmarowie. W samym jornotówku na przestrzeni 40 lat do 2013 roku zgłoszono 9 podobnych przypadków. Tygodnik Prudnicki żartobliwie zaproponował utworzenie oficjalnego lądowiska dla UFO koło Prudnika. No to muszę przyznać, że bardzo ciekawa tak naprawdę opcja, bardzo ciekawa propozycja, tak, lotnisko specjalne dla UFO, przygotować im, tak, może jeszcze bazę noclegową i tak dalej. Oczywiście pożera po serio, ale z drugiej strony tutaj też no, jest, jest to niezwykle ciekawa sprawa, tak, że tyle przypadków było, aż dziewięć przypadków, tak, że lądowało właśnie tam UFO, tak, na przestrzeni 40 Studiat. Ja pamiętam taką wypowiedź Roberta Bernatowicza, który powiedział w ogóle, że Polska to jest miejsce, gdzie najwięcej jest tych przypadków UFO na całym świecie tak, pamiętam taką właśnie wypowiedź Roberta Bernatowicza, on to mówił na jednej z audycji na swoim kanale na YouTubie, że właśnie w Polsce jest najwięcej tych, no nie mówię, że jakby skomasowane w krótkim czasie, nie, na przestrzeni dwóch, czy trzech lat, tak, ale na przestrzeni po prostu dziesiątek lat, najwięcej jest tych, pewnie tych, tych przypadków, tak, UFO, niż to ma miejsce, tak by to wskazywało, że, nie wiem, UFO bardziej wybrało sobie, tak, czy kosmici najbardziej sobie wybrali, można byłoby zażartować, tak, czy przez przezornie powiedzieć, tak, Ziemię obiecaną, Polska, jako ziemię obiecaną, tak? Może i tak. Natomiast tak, tutaj jeszcze jakie pojawiają się informacje, jeśli chodzi o kolejne zjawisko, a więc UFO w Gdyni 21 stycznia 1959 roku. Wczesnym rankiem 21 stycznia 1959 roku na terenie basenu portowego w Gdyni wpadł niezidentyfikowany obiekt. Zdarzenie upadku zostało zauważone przez marynarzy i pracowników portu. Po, po krótkim czasie Całą sprawą zainteresowały się m.in. polska zagraniczna prasa, wojsko, jak i Polska Akademia Nauk. Choć naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, którzy badali zaistniałą sytuację, twierdzili, że niezidentyfikowany obiekt był najprawdopodobniej, najprawdopodobniej kawałkiem meteorytu, to wśród mieszkańców miasta, jak i ufologów szybko narodziły się plotki i teorie, według których obiektem mógł być statek UFO. Między nimi pojawiła się miejska legenda o tajemniczej istocie w kombinezonie, która miała mieć 6 palców u stóp i 6 palców u dłoni a po przetransportowaniu do szpitala wojskowego istota zmarła, a całe wydarzenie było porównywane do incydentu w Roswell. No zresztą całe to zdarzenie, jeśli chodzi o Gdynię, często nazywane jest takim polskim naszym Roswell, tak? Oczywiście miejskie legendy bardzo szybko, po prostu bardzo często one powstają, tak? Też pamiętajmy, że to są lata 50., 59. rok, tak? A więc ktoś to, coś tam słyszał, ktoś poszedł do pracy i tak to się roznosiło, tak? Dzisiaj to pewnie było zupełnie inaczej, wyglądało w dobie internetu, mediów społecznościowych, tak? Pewnie od razu ktoś żeby wywiono telefon, zrobił zdjęcie, wrzucił na Twittera, na, na, czy na, na portal X, tak, czy na jakieś inne media społecznościowe na Facebooka i ta, ta informacja by się bardzo szybko rozniosła. No, w tamte czasy by zupełnie inaczej wyglądały. Natomiast ja powiem w ten sposób: legenda legendą, ale w latach 50. dlaczego ludzie po prostu zaczęli za, od razu mówić, że to było UFO? Przecież UFO w tamtych czasach nie było aż tak popularne. Nie mówił się aż tak często na temat UFO, tak? Nie mówię, że to był jakiś temat tabu. A jednak po prostu pojawiały się takie informacje, tak? No właśnie. I teraz tak, yy, 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 czyli to, to była kwestia, właśnie jeśli chodzi o Gdynię. I takie zdarzenie z 1959 roku i Emilcin, chyba najbardziej znany, tak? Tutaj Robert Benatowicz mówi, że najbardziej udokumentowany tutaj przypadek, tak, jeśli chodzi o Emilcin. A więc zdarzenie z 10 maja 1978 roku, a więc z 10 maja 1978 roku, tak, no zdarzenie bardzo znane, słynne praktycznie tutaj, tak nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Jan Wolski, rolnik z Emilcina koło Opola e, Lubelskiego, 10 maja 1978 roku, wracając z Dąbrowy Puścińskiej, miał zostać zaczepiony przez dwóch niskich przybyszy, ubranych w czarne kombinezony z kapturami, którzy porozumiewali się za pomocą ostrych i piskliwych dźwięków. Zauważył, wiszący na wysokości 4 do 5 metrów. Srebrzysty wehikuł z owego wehikułu miał obniżyć się platforma, z której wyszedł przybysz zapraszający wolskiego do środka. Wolski miał wejść do środka, gdzie poddał się badaniom. W środku znajdowało się również kilka e, e, kawek i wron. Po badaniach wolski miał wyjść z pojazdu kosmicznego i pożegnać się z kosmitami. Spotkanie w wehikule miało trwać kilka minut. E, takie informacje tutaj podaje oczywiście Wikipedia. Z rodziną włoskiej skontaktował się Witold Wawrzonek, który o rzekomym wydarzeniu w Emilcie nie poinformował badacza zjawisk paranormalnych e, Zbigniewa Blanie. Po skontaktowaniu się Wolskiego z Blanią, rolnik został podany badaniom medycznym. Według psychiatry dr Ryszarda Krasilewicza Jan Wolski nie zmyślił historii. Po przeprowadzeniu badań, w Blania nagłośnił relację Jana Wolskiego w mediach. 15 października 2005 roku w Eminicji nie odsunięto pomnik upamiętniający rzekome wylądowanie UFO. Oczywiście, no, rzekome, takie informacje tutaj podaje Wikipedia, która zawsze zachowuje takie te, te kwestie, tak yy, niedopowiedzenie, kwestie kwestię nutkę tajemniczości, aczkolwiek tak, na przykład posłucha się tutaj często relacji Roberta Bernatowicza, to on nie ma wątpliwości co do tego, czy UFO istnieje. On jest o tym przekonany, tak? Święcie praktycznie przekonany. No ale wiadomo, Wikipedia po prostu pozostaje taką nutkę niepewności, tak? No więc tutaj tak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o te trzy przypadki w Polsce. Gdynia, Emilcin, Jarnutówek. Wydaje się, że dla takich ludzi, którzy się fascynują kwestią UFO i istotami pozaziemskimi, to przede wszystkim Emilcin, tak, jest takim azymutem, jest takim praktycznie punktem odniesienia najbardziej, tak, i najbardziej spektakularnym też wielu osób. Historia dotycząca UFO, istot pozaziemskich, zależała się właśnie od tej historii dotyczącej, czy relacji, po prostu tutaj dotyczącej, właśnie Jana Wolskiego, a więc historii związanej z Emilcinem. Yy, tak, no bo ta sprawa dotycząca Gdyni, no to jest po prostu odległa sprawa z lat pięćdziesiątych i tak dalej natomiast tak tu, tak tu było powiedziane właśnie jeśli chodzi o Emilcin, Jan Wolski został przebadany przez psychiatrę, kiedy ten psychiatra stwierdził, że ta historia nie została zmyślona Później ta informacja po prostu dostała się do mediów, tak? Media zaczęły po prostu ją e, przetwarzać, pokazywać. No, zawsze mówię w ten sposób. No, to też były lata 70., już wtedy telewizja była, radio było, no radio już zdecydowanie wcześniej, ale nie było tak na przykład internetu. E, tak to ma miejsce teraz, tak w ogóle wtedy nie było internetu, nawet tam nie było jakiejś sieci, tak, chyba po prostu akademickiej i tak dalej, czy jakiejkolwiek tam sieci wojskowych. E, tak, natomiast e, zupełnie pamiętaj, na. Inaczej historia by wyglądała, gdyby to w, ta historia z Emil miała miejsce dzisiaj tak e, współczesnych praktycznie tutaj czasach, tak? E, jeśli chodzi o te zdarzenia, jeśli chodzi o to, co po prostu możemy dzisiaj opisać czy też zaobserwować, tak? Dzisiaj na przykład nawet większe pole manewru jest, jeśli chodzi o istoty pozaziemskie, czy też UFO i ewentualne lądowanie tych statków kosmicznych, zobaczmy sobie, jak dużo jest kamer. To jest rzecz nieprawdopodobna tak, jak dużo po prostu jest kamer na ulicach, przed sklepami, przed domkami jednorodzinnymi i to nie ma znaczenia, czy ktoś mieszka w dużym mieście, czy w małej miejscowości, tak, ludzie wszędzie montują te kamery, na bramę wyjazdową z garażu, przed posesją, przed sklepem, na ulicach są, tak, na skrzyżowaniach, gdzieś na placach zabaw, w miejscach publicznych, no, więc tutaj rzeczywiście te kamery dzisiaj mogą po po prostu bardzo łatwo uchwycić um, takie zdarzenia które mają miejsce no oczywiście ktoś powie złośliwie że no tak ale kamery nie są wy wycelowane czy po prostu nakierunkowane w niebo tak tylko na ziemię i też mają pewien po prostu zakres tych działania pe pewien kąt działania oczywiście no, to jest racja tak no ale ja pamiętam taką sytuację, tak na przykład jest tutaj wojna Rosja kontra Ukraina, oczywiście ja potępiam wszelkie wojny, są zapokoje na świecie, ale na przykład były rakiety, które spadały blisko granicy z Polską, ale po stronie Ukrainy, to nawet tutaj tak potrafiły te, te, te rakiety, czy wybuch jakiś jakieś rozbłyski na niebie, zarejestrować kamery po stronie Polski na prywatnych posesjach, czyli jak czyli ktoś miał po prostu kamerkę, mieszkał przy granicy z Ukrainą, ktoś miał dom jednorodzinny, była tam kamera, która zamontował właściciel e, jeśli chodzi o posesję, tak, żeby zobaczyć, czy ktoś mu się nie włamuje do garażu, czy po prostu na jakiś ogródek. I ona zarejestrowała jakiś tam z który miał miejsce ileś tam dziesiątki kilometrów stąd, czy stąd po prostu, z tego miejsca zdarzenia, tak, e, jakaś rakieta tam po prostu wybuchła, tak, e, i to, był roz, to było z, związane z wojną, a nie piorun, tak. to też warto po prostu powiedzieć, ani żadna fajerwerka, żaden firewerk tak. Więc tak to właśnie wygląda. Jestem ciekaw, co wy na ten temat na temat, sądzicie na temat właśnie tych historii, tak, tych właśnie historii, jeśli chodzi o tutaj te zdarzenia. I tutaj mamy też lata 80.